Kochani, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w filmie z podsumowaniem zimy i z moimi planami na wiosnę. Kajecik jest, woda jest, więc jedziemy z tematem. Zaczynamy. Podsumujmy sobie najpierw zimę. Opowiem Wam pokrótce, co tam było w planach. Powiem, jak się spisałam, jak się nie spisałam. No i przejdziemy do najważniejszego, do planów na wiosnę, dlatego że mimo tego, że pogoda na to nie wskazuje, to ja już mam wiosnę w sercu, ok? Mam hiacynta, mam bazie, mam palmę, mam pieska. Ja już mam wiosnę, zobaczcie, nawet paski świąteczne, wiosenne przywdziałam. Dobra, co było w planach na zimę? Kochani, były trzy podróże zagraniczne, treningi plus bieganie, radziłam sobie naprawdę super. Mówię radziłam, bo teraz jest trochę przestój. Joga. I tam pamiętam, że powiedziałam Wam coś takiego, że ja nareszcie chcę przestać się zmuszać do tej jogi, chcę robić ją rano, kiedy będę miała na to czas, i to naprawdę fajnie mi wychodziło, bo przez to, że się, tak wiecie, przestałam cisnąć, robiłam tą jogę z taką przyjemnością i faktycznie zrobiło mi się wygodniej w ciele. Masaż bańką chińską i szczotkowanie, to tutaj możemy dać mi 0 punktów, dlatego że ja nie wiem, ja mam, słuchajcie, takie fazy, ja mam takie sinusoidy, ja mam na to taką naleciałość, jak to, jak zaczynam, jak mam fazę, to słuchajcie, szczotkuję, balsamuję, piłuję, wszystko robię. A jak nie robię, to nie robię nic. Więc no tutaj niestety się nie mam czym popisać, zrobiłam to kilka razy i na tym poprzestałam, więc tutaj no niestety, naprawdę mi to nie wyszło. Chodzenie w rozpuszczonych włosach częściej. I ja wiem, że to może być takie trywialne, ale ja stwierdziłam, że ja chcę jeszcze skorzystać z tej długości, którą wtedy miałam, dlatego że wiedziałam, że chwila, moment i mi te włosy odrosną, co możemy widzieć dzisiaj, no one są już dużo dłuższe. Więc tak, udało mi się chodzić częściej w rozpuszczonych włosach. Nacieszyłam się tą długością, która i tak była trochę problematyczna, bo żeby one były takie ładne, na jakich mi zależało, musiałam je prostować. Jeszcze tylko powiem, że dzisiaj włosów wyprostowanych nie mam, mam wysuszone i wygładzone tą końcówką wygładzającą z Dysona. Jak widzicie, ona ładnie wygładziła, jest tafla i tak dalej, natomiast one gdzie nigdzie się tam odwijają, ale nie będziemy ich już prostować, dajmy im chwilę. I miałam taki plan YouTube'owy, żeby poza grudniem, wiadomo, vlogmas i te sprawy, zwolnić. Powiedziałam sobie, że w styczniu i w lutym zwalniam. No to w styczniu mi się to udało. Publikowałam tylko 3 filmy w tygodniu i faktycznie tego planu się trzymałam. I słuchajcie, to zadziałało genialnie. Ja mogłam się zdystansować, ja mogłam odpocząć, mogłam trochę odetchnąć od tego wiecznego montażu, od tego wiecznego planowania. I nie to, że ja narzekam, tylko po prostu taka była rzeczywistość. Jak wiecie, jesienią naparzałam filmy i w grudniu był vlogmas. To faktycznie ten styczeń to był taki naprawdę chillowy i bardzo, bardzo fajny. Super mi się to podobało. W lutym opublikowałam 3 filmy w tygodniu, plus była jedna tygodniówka, plus był tydzień z Meg, więc tych filmów siłą rzeczy pojawiło się więcej, ale chciałabym... A nie, to co bym chciała, to Wam powiem później. Natomiast to mi się sprawdziło i jestem bardzo zadowolona z tego postanowienia, na tyle mocno, że wiem, że kolejny styczeń też taki będzie. Zwolnić ogólnie, kochani, taki był mój plan i to się bardzo udało i to się nadal trzyma, ja nadal chilluję, słuchajcie, tak chilluję, że ciężko mi wrócić do niektórych obowiązków, natomiast faktycznie to mi się udało. Ja mówię to teraz, wiecie, trochę z żartem, ale jestem z siebie turbo dumna, bo to jest pierwszy raz w życiu moim, kiedy ja się tak bardzo na to zawzięłam, bardzo się na tym sfokusowałam i w pewnym momencie nawet przestałam dostrzegać, że ja się nad tym skupiam, tylko zaczęło mi to wychodzić naturalnie i to jest mój bardzo duży sukces, dlatego że nigdy wcześniej nie doszłam do takiego etapu, więc no dla mnie to coś po prostu dużego. No i tutaj nie kupuję make-upu i pielęgnacji. No i kochani, tak to się potoczyło, że mam 2 nowe flaszki perfum, no i mam kilka produktów do ust nowych. Mam AA Wings, Laneige, jeszcze chyba jakąś pomadkę ochronną, bo nie miałam przy sobie. Trochę mi to wyszło, trochę mi to nie wyszło, natomiast nie ma dramatu. Nie jest tak, że jakoś mega popłynęłam na zakupach, także no powiedzmy, że jest ok.
Więc w ogóle, jakbym miała Wam podsumować moją zimę, no to faktycznie grudzień był jeszcze taki intensywny. W styczniu zwolniłam, no oczywiście w lutym była nasza podróż rocznicowa, więc ten luty był bardzo zaganiany. Natomiast gdzieś tam ten mój spokój ze stycznia się na to przeniósł. I mimo tego, że luty był zaganiany, to ja byłam nadal jakoś gdzieś tam tak mentalnie i w duchu taka spokojna, nie taka roztrzęsiona, nie taka choleryczna jak bywałam. Więc naprawdę w ogóle jestem z tej zimy zadowolona. Powiem Wam szczerze, że to była dobra zima, ale teraz czas na wiosnę, czas rozkwitnąć, także napiję się wody, stopuję na chwilę, zaraz do Was wracam i pokrótce przedstawię Wam moje plany na wiosnę. Tak mnie, kochani, zagadaliście, że skończyło mi się miejsce na karcie, więc musiałam wymienić kartę. Wody łyk, przypominam o nawadnianiu. I już Wam opowiadam, no nie, nie mówcie, że zamknęłam jak tutaj. No. I opowiadam Wam o swoich planach i postanowieniach na wiosnę. Może wiecie co, zacznijmy. A, jeszcze chciałam powrócić do tematu oszczędzania zimą. Byliśmy na Malediwach, udało się. Tak. Może jeśli chodzi o plany i postanowienia na wiosnę, zacznijmy sobie troszeczkę inaczej, dlatego że zaczniemy sobie od kwestii YouTube'a i Instagrama. I słuchajcie, na YouTubie planuję, zacznijmy od tego, że dla mnie wiosna to jest marzec, kwiecień, maj. Troszeczkę późno się obudziłam z tym filmem, ale lepiej późno niż wcale, tak? Więc jestem. Marzec, kwiecień, maj. No i tak, w marcu i w kwietniu planuję nagrywać filmy 3 razy w tygodniu, plus w tym jedna tygodniówka, czyli Tasiemiec, bardzo długi film, plus tydzień z Mech, w którym to filmy będą pojawiały się codziennie, co daje nam całkiem sporą ilość filmów. I teraz pytanie moje o maj do Was. Dlatego, że co roku, w ogóle, czy wy jeszcze to pamiętacie? Bo mi było miło, że w tamtym roku ktoś pamiętał. Czy pamiętacie Megówkę, czyli majówkę z Mech? Powiedzcie mi, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie. Czy chcecie Megówkę? Czy może te filmy, żeby, nie wiem, ile filmów w tygodniu chcecie? Dajcie mi znać, bo dla mnie to jest kluczowe, bo trochę, przyznam Wam szczerze, nie wiem, jak do tego podejść, dlatego że zauważyłam, że bardzo lubicie u mnie długie formaty, do tego momentu, że jak jest film 25-minutowy, to jest halo, co tak krótko. I mnie to, wiecie, bardzo cieszy, to jest bardzo miłe, natomiast ja nie dam rady publikować tak długich formatów, 40 minut, godzina, często. Więc no tutaj do Was pytanie, czy chcecie mniej filmów, ale dużo dłuższych, czy na przykład więcej filmów, no ale takich 25-minutowych, no ale właśnie częściej. Dajcie mi proszę znać, dlatego że Megówka na pewno jakaś będzie. Tylko jak ona ma wyglądać, no to oczywiście to wiecie, to zależy od Was, nie? Więc czekam na Was w komentarzach, w ogóle dajcie znać, czy ją chcecie, bo ja się tu tak wyrywam, zaraz się okaże, że nikt nie chce. Plany na Instagram to, słuchajcie, zacząć pojawiać się częściej, na pewno, i robić co najmniej jeden live w miesiącu. Mój live z Wami. Wy te live uwielbiacie, ja też je bardzo lubię, ale jakoś gdzieś mi się ciężko, wiecie co, tak trochę zmotywować, czuję taki jakiś, a może nie, może nie. Natomiast widzę, że Wy też te live bardzo lubicie, więc bardzo chciałabym się widzieć z Wami live raz w miesiącu, plus oczywiście, wiecie, publikować rolki, publikować zdjęcia, ale nie chcę sobie dawać tutaj ram ilościowych, bo po prostu na mnie to źle działa. Dobra, kochani, i teraz tak, z takich punktów, które chciałabym odhaczyć wiosną, które na pewno się wydarzą, ale chciałabym je tutaj zawrzeć, bo na ten moment, patrząc na pogodę, to wydają się abstrakcyjne. Ale pierwszy rower z Maniem, wiecie, że Mariusz ma koszyk na rower i bardzo chciałabym, ja już to widzę oczami wyobraźni, że jedziemy na pierwsze właśnie, na pierwszą wycieczkę rowerową do, oczywiście wiecie gdzie, nie? Do Parku Skaryszewskiego, idziemy sobie do Małej Sycylii i później wracamy do parku. Ja to widzę, słuchajcie, i ta zieleń, to słońce, te mlecze, bo ja też już mlecze widzę, ja to wszystko widzę. No i tutaj w planach mam jeszcze wiosenny piknik, co jak, nie wiem, możliwe, że to połączymy. Natomiast ja chciałabym właśnie mieć taki wiosenny piknik. W ogóle chcę, wiecie co, cieszyć się takimi małymi rzeczami, dlatego że ani w marcu, ani w kwietniu nigdzie nie wyjeżdżamy. I ja chcę się cieszyć domem, chcę się cieszyć takimi małymi rzeczami, takimi, no dosłownie wiecie, pączkiem na drzewie, czy zielonym listkiem. Chcę się tym cieszyć, chcę to dostrzegać. No ale też z racji tego, że nigdzie nie wyjeżdżamy,
to ja bym bardzo chciała oczyścić dom. I to się dzieje, wiecie co, no ja to robię regularnie, natomiast po pierwsze chciałabym bardzo dokładnie posprzątać, chciałabym, tak wiecie, wszystko umyć, wszystkie powierzchnie bym chciała umyć, żeby oddychać z takim tak głęboko, ale też chciałabym trochę pozbyć się pierdół, bo naprawdę, mimo tego, że ja mam wrażenie, że nie kupuję dużo, to gdzieś ciągle gromadzą się jakieś rzeczy i chciałabym po prostu oczyścić mieszkanie z rzeczy, których nie używamy. No i kochani, mam tutaj zapisane znaleźć kubek wiosenny, ale szczerze Wam powiem, że nie wiem, jakby to miało wyglądać, dlatego że ja sobie tak umaniłam konkretny kubek, który jeszcze chyba niestety nie powstał, że nie wiem, czy go znajdę i też nie chcę iść w takie coś, że a, kupię, żeby kupić. Nie, on ma mnie zwalić z nóg. I z jednej strony to, co jest w necie, mi się nie podoba, a z drugiej strony może się przejdę stację. O, wiecie, ja już mam pomysł, widzicie? Tutaj rozmowa z Wami mnie natchnęła, po prostu zabiorę się na randkę, pójdziemy sobie na kaweczkę, a później poszukamy kubka. O, to jest fajny pomysł. I poszukamy kubka, ale właśnie co też chcę powiedzieć, że nie chcę za wszelką cenę kupować byle jakiego, tylko po to, żeby kupić. Jeśli mi się żaden nie spodoba, to okej, mam dużo kubków, wystarczy mi. No właśnie, to pożyć domem, to już Wam powiedziałam. No kochani, wiosna, no to ruszy projekt balkon. I szczerze Wam powiem, że nie mam pomysłu w tym roku, poza tym, że trzeba go posprzątać. To na pewno wysieję młody jęczmień w takich podłużnych donicach, które mam. Bułka kocha młody jęczmień, a słuchajcie, Mariuszkowi też urywam te źdźbła i on też je, ten jęczmień. Więc na pewno będzie projekt balkon, który Wy bardzo lubicie. I na pewno będą porządki w szafie, które też bardzo lubicie. Pokażę Wam, co mam, ile tego mam, przetransportujemy sobie zimę i jesień na dno szafy, a no u mnie akurat na górę na szafę. Zobaczymy sobie sukienki, letnie już też, bo to będzie taka, wiecie, zmiana większa i wiosenne. Co mam w planie też wystawić rzeczy na Vinted? Mam kilka sukienek już z tyłu głowy, które chciałabym wystawić, które są praktycznie nowe, ale po prostu myślę, że mogą znaleźć lepszą właścicielkę lub właściciela, jak tam kto chce. Kolejna rzecz to kupić buty do biegania, bo po prostu czuję, że tego potrzebuję. Moje buty, w których biegam, mają 10 lat. Więc to chyba trochę przegięcie, bo może teraz nie biegam, wiecie, jakichś dużych dystansów, natomiast no kiedyś biegałam i one są po prostu już zmęczone życiem i ja czuję to po swoich stawach, że fajnie by jednak było zainwestować w buty do biegania. Jak już jesteśmy przy bieganiu, to po prostu mam napisane ćwiczenia minimum 3 razy w tygodniu. Nie ukrywam, że słuchajcie, po Malediwach ja... byłam zmęczona, dałam sobie czas na powrót, później rozłożyła mnie choroba i teraz jestem tak bardzo odzwyczajona od aktywności fizycznej, mówię tu konkretnie o wyjściu na siłownię, że bardzo dawno nie byłam na siłowni, więc chciałabym do tego wrócić. Chciałabym biegać, szczególnie teraz jak mamy bieżnię w domu, chcę biegać i w domu. W domu to może nawet bardziej, wiecie, takie poranne jakieś marsze, natomiast chciałabym wrócić do biegania w terenie, bo bardzo mi się to podoba i jakoś mam na to zajawkę. No i oczywiście do siłowni, bo to jest, wiecie, mój stały punkt, tylko na razie ta siłownia mi ciężko idzie, więc bardzo bym chciała ruszyć. Mam napisane zdrowe jedzenie i u mnie to tyczy się po prostu tego, żeby gotować samemu w domu. Bardzo bym chciała, żeby to się utrzymało. Mam tutaj napisane trochę więcej filmów i ja już Wam o tym wspominałam, że mówiłam, że a, 3 filmy w tygodniu i tydzień z Meg. Nie chcę się zobowiązywać, bo Wy mnie lubicie rozliczać. Chciałabym wrzucać takie, wiecie, jeszcze tu wrzucę jeden. Mam taki plan, ale tak jak mówię, nie chcę się zobowiązywać, bo później coś może z tego nie wypalić i czułabym się źle, ale chciałabym, wiecie, wiosna, wszystko się budzi do życia, ja też, chociaż nie spałam. Mam taki plan. Bardzo prawdopodobne, że pojadę jeszcze na workation, takie wiosenne do mamy, ale to jest jeszcze, wiecie, wszystko takie patykiem po wodzie pisane, ale tutaj zaznaczam, że możliwe, że będzie jeszcze workation u mamy. Mam tutaj, słuchajcie, coś, czego sama nie jestem pewna, dlatego że mam napisane rozejrzeć się za prezentem na urodziny. Wiecie, że ja od 2 czy już nawet 3 lat robię sobie sama prezent na urodziny. Jakiś taki droższy, fajniejszy, albo wiecie, no po prostu taką rzecz, na którą nigdy nie składało się na to, żebym ją kupiła. I w tamtym roku to była torebka Elizabety. 2 lata temu to była torebka Furli.
A przyznam Wam szczerze, że w tym roku zastanawiam się, czy chcę wydać więcej pieniędzy na jakąś pierdołę. Chociaż wiecie, ja korzystam z tych rzeczy, jestem z nich zadowolona. Bo tak naprawdę to, no wiecie, jakbym się bardziej zastanowiła, no to ja mam potrzebę, tak? Mam potrzebę jakiejś takiej karmelowej, mniejszej torebki. Najlepiej to tak jak ten mały kors, tego małego korsa czarnego mam, to chciałabym taką karmelową. Fajny koszyk, się zastanawiałam nad takim fajnym, wypasionym letnim koszykiem. Zastanawiałam się nad moimi wymarzonymi od lat, autentycznie od lat, chyba, nie wiem, od gimnazjum, okularami przeciwsłonecznymi Celine. No ale mam te Prady i w sumie tak się ich przyczepiam, że cały czas w nich chodzę. Nie wiem, słuchajcie, z jednej strony nie potrzebuję, nie mam jakiejś palącej potrzeby kupowania sobie czegoś, a z drugiej strony ja później bardzo fajnie wspominam te rzeczy i naprawdę kupuję je sobie z ogromną radością, bo ja nie kupuję takich rzeczy zbyt często. No i tutaj mam właśnie, że rozejrzeć się. I już podałam Wam potencjalne jakieś rzeczy, które mogłabym nabyć, ale muszę gdzieś jakoś sama to w sobie przemyśleć. Powiem Wam, że tak nie wiem, no bo nadal to są tylko rzeczy i się po prostu nad tym muszę zastanowić, czy chcę, czy nie chcę, rozejrzę się, może mnie, wiecie, coś tak skusi, że stwierdzę, że o tak, bez tego nie przeżyję. No ale nadal jakby to są gdzieś tam tylko rzeczy i to nie jest tak, że ja nie mam, wiecie, czy torebek, czy okularów, nie? Więc nad tym będę musiała się zastanowić. No i teraz przechodzimy do kwestii oszczędzania. Tak? Tak, przechodzimy do kwestii oszczędzania. Słuchajcie, zamierzam nadal oszczędzać, bo po prostu weszło mi to trochę w krew. Spodobało mi się to widzieć, jak mi rośnie kubka. Źle to brzmi. No ale mi się to spodobało, więc nadal będę oszczędzać. Na pewno będzie, wiecie, budżet wyjazdowy, bo on być musi u mnie, ale też po prostu chcę oszczędzać nadal. U mnie się to sprawdza, staram się robić świadome zakupy, przemyślane, nawet zakupy spożywcze. To też Wam o tym mówiłam, że często jest tak, że się kupuje i się później wyrzuca. Nie mówię tutaj, wiecie, o planowaniu posiłków i meal prepach jakichś ogromnych u mnie to się po prostu nie sprawdza. Natomiast ja na szczęście jestem taką osobą, że to, co mam w lodówce, to ja z tego zrobię obiad nawet dwudaniowy, jak trzeba. Więc właśnie takie przemyślane zakupy spożywcze i wiecie co, właśnie tak teraz mi przyszło do głowy a propos przemyślanych zakupów, to mówiłam Wam o tym, że po cichu dałam sobie bana i nie chcę Wam o tym mówić, ale na produkty do ust. Słuchajcie, nie, no po prostu ja muszę się skupić na zużywaniu produktów do ust i w ogóle teraz się zastanawiam, jeśli chodzi o produkty do makijażu, ja tak naprawdę niczego nie potrzebuję, no chyba, że nie wiem, żel do brwi mi się skończy, no to owszem. I tak samo myślę jest z pielęgnacją. Na ten moment wszystko, czego potrzebuję, mam. Mam też jakieś, wiecie, zapasy produktów pielęgnacyjnych i do twarzy, i do ciała. Więc nie ma sensu, żebym kupowała. Więc tak po cichu Wam mówię, nie? Jakby szeptem Wam to mówię, że bardzo bym chciała wiosną nie kupić ani jednego kosmetyku. No chyba, że wiecie, tak jak mówię, coś mi się skończy, będzie mi potrzebne, ale takiej żadnej zachcianki. To jest takie moje trochę postanowienie. Myślę, że ono jest do zrealizowania, jeśli mnie zaraz, wiecie, nic nie skusi, nie? Bo nawet płatków pod oczy to sobie narobiłam taki zapas, że wiecie. No, także to jest takie moje postanowienie w kwestii oszczędności. No na pewno będzie wydatek w postaci wymiany oleju w samochodzie. Będzie wydatek w postaci butów do biegania, takich, wiecie, dodatkowych, nieco miesięcznych. I myślę, że to wystarczy z tych wydatków na razie, kochani. Także oszczędzać też. Jezu, aż mnie w gardle, słuchajcie, drapie, tyle gadam, że aż mnie w gardle drapać zaczęło. Telefonu na razie, bo też mówiłam Wam o tym w zimowych planach, że nie wiem, co będzie z telefonem, dlatego że po aktualizacjach weszła 15 i tam zaraz po nim wyszła jakaś aktualizacja. Mój telefon zaczął mi się zacinać, akurat wtedy, kiedy robiłam zdjęcia i filmy. Mam wrażenie, że teraz jest trochę lepiej, ale nadal no, on nie chodzi tak, jak chodził za nowości, natomiast dopóki on się, wiecie, nie zepsuje i dopóki działa, ja nie chcę kupować nowego telefonu, bo to są chore pieniądze. Także na razie ten jest. To jest iPhone 12 z tą największą pamięcią i na razie powinien mi wystarczyć. Także tyle ode mnie, słuchajcie, na wiosnę. Najbardziej, wiecie, czego się nie mogę doczekać? Tych takich,
Nawet nie chodzi o temperaturę, po prostu jaśniejszych dni, troszeczkę tej zieleni i tego oczyszczania, tego takiego odgracania, bo wiecie, ja mam od razu w głowie takie, że jak jest jaśniej w mieszkaniu i ja to odgracam, to aż się chce wziąć taki głęboki wdech i właśnie na taką wiosnę liczę, że to będzie spokojna, ale piękna wiosna. I bardzo sobie tego życzę i Wam też, jeśli chcecie spokojnej wiosny. No i tutaj oczywiście muszę się Was zapytać, jakie macie Wy plany na wiosnę, czy może jakieś wyjazdowe, czy może planujecie jakiś remont. Jestem mega ciekawa. Dajcie znać też, czy planujecie jakieś swoje balkony, ogrody. To też mnie ciekawi i zawsze inspiruje, także dawajcie znać. Czekam na Was w komentarzach. To tyle, jeśli chodzi o ten film. Ściskam Was serdecznie. No i co? I widzimy się w podsumowaniu wiosny i lata, czyli widzimy się za 3 miesiące, kochani. Znaczy lata planów, nie? Jak coś. Także widzimy się w takim filmie za 3 miesiące. Dajcie w ogóle znać, czy lubicie te filmy. Czy jest sens, żebym ja je nagrywała tak szczerze? Dajcie mi znać. No, nie przedłużam. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym. Pa!